Loża radiowa. W Loży Radiowej mam już gościa, Ewa Kosowska-Korniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Wciąż jeszcze Biuro Prasowe Sądu Okręgowego w Opolu, czy od dzisiaj już Ewo nie? Już dzisiaj nie. Dzisiaj jako Ewa Kosowska-Korniak. Ale na początku nowej drogi życia. Na początku nowej drogi życia, ale ciągle mając w pamięci świetne doświadczenia z lat współpracy z dziennikarzami i w sądzie, i jako dziennikarz. Otóż to może zacznijmy od wspomnień. Pamiętasz pierwszy proces, na który wysłała cię Nowa Trybunał Polska? Pamiętam, dlatego że to był proces, na którym chyba się nawet spotykaliśmy. To był proces, który trwał bardzo wiele lat, chyba najdłuższy, jaki się toczył przed Sądem Okręgowym w Opolu. Proces opolskiego jubilera Jarosława W. To był bardzo głośny proces, dlatego że pan był bardzo szanowanym jubilerem. Wiele osób powierzało mu swoje kosztowności, drobne pamiątki rodzinne, pierścionki zaręczynowe celem naprawy, wyceny i różnych. To był też ekspertem sądowym. Był ekspertem, tak. I ten potem wziął był i zniknął. Zniknął razem z pieniędzmi, razem z kosztownościami. I dla tych ludzi to były dramaty. A jak już go namierzono na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie i ściągnięto do Polski, to się okazało, że jesteś mistrzem migania się przed tym ideą i dlatego te procesy trwały. Trwały, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno w okolicach kilkunastu lat. Na pewno wyrok zapadł wtedy, kiedy ja już od dawna pracowałam w sądzie, już jako tutaj biuro prasowe. Pamiętam, że byłam na ogłoszeniu wyroku i wtedy pani adwokat, która z urzędu broniła pana Jarosława W., powiedziała mi, tylko pani i ja byłyśmy przez cały ten proces od początku do końca. Weteranki. Bo nigdy więcej, tak, weteranki. Dziennikarze odpuścili sobie już w pewnym momencie. No, tak, to był bardzo, bardzo. Ten proces kilka razy był przerywany i wznawiany od początku, dlatego że oskarżony wykorzystał wszystkie możliwe kruczki prawne. Pierwszym było to, że po wejściu w życie kodeksu postępowania karnego można było toczyć proces po przerwie tylko wtedy, kiedy, jeżeli tam przerwa była dłuższa niż 35 dni, tylko wtedy, kiedy oskarżony wyrazi zgodę. I w tym procesie była przerwa dłuższa niż 35 dni, bo oskarżony chorował. I nie wyraził zgody. O tę przerwę, tak. A potem nie wyraził zgody na to, żeby po przerwie kontynuować proces. I od nowa. No a powiedzmy, czy sprawiedliwości stało się zadość? Jaki tam wyrok zapadł? Zapadł wyrok skazujący, stało się zadość. Oczywiście nie wszystkie zarzuty, bo tych zarzutów było bardzo dużo. Część się przedawniło niestety, ale te najważniejsze zarzuty zostały otrzymane. Powiem szczerze, nie jest to historia, która dawałaby jakieś takie świadectwo skuteczności naszemu wymiarowi sprawiedliwości, niestety. No właśnie, niestety. A mamy taką, która dawałaby? No pewnie takie też byśmy znaleźli. A pamiętasz jakiś taki najważniejszy twoim zdaniem tekst związany ze sprawami kryminalnymi, które napisałaś? Tak, oczywiście, że pamiętam. I ten tekst również, że tak powiem, szedł za mną, moją drogą zawodową, czyli to był tekst, który napisałam w Nowej Trybunie Opolskiej pod tytułem Nie były to dobre domy. Napisałam go wspólnie z Krzysztofem Zikiem, dzisiejszym redaktorem naczelnym NTO. To było nasze dziennikarskie śledztwo, bardzo trudne, bardzo długotrwające i naprawdę to był tekst, który wstrząsnął. Gdy ukazała się gazeta z okładką w czarnym kolorze, z dużymi białymi literami, Nie były to dobre domy. Ta gazeta znikała na pniu, mimo zwiększonego nakładu. Tego samego dnia prokuratura wszczęła śledztwo. Tego samego dnia w różnych miejscach w Opolu odbywały się konferencje prasowe, gdzie w końcu powiedziano, że w końcu ktoś udowodnił czarno na białym, że doszło do korupcji tutaj w mieście. I rzeczywiście skutkiem tego tekstu było wszczęte postępowanie. Był akt oskarżenia bardzo obszerny w tak zwanej aferze ratuszowej. Były aresztowania czołowych, prominentnych polityków. I ten proces kończył się wtedy, kiedy już pracowałam w sądzie, kiedy relacjonowałam go już jako też taki trochę rzecznik prasowy sądu, jako osoby, która pomaga dziennikarzom. No to był bardzo ważny tekst, rzeczywiście. Bardzo ważny, do ciebie jestem z niego dumna. No takie mocne poczucie tego, że kreuje się też rzeczywistość, że ma się wpływ na to, co się dzieje. Że prasa robi to, co do niej należy. Tak. Dziennikarze, rolą dziennikarzy jest patrzenie rządzącym na ręce. Tak byłam wychowana, tak byłam nauczona na studiach, swoich pierwszych studiach, a to również było dziennikarstwo. I nie wyobrażam sobie, że można inaczej, że można iść na jakieś skróty, na jakieś kompromisy, na jakieś układanie się z władzą. Nie, rolą dziennikarza było patrzenie rządzącym na ręce i robienie tego zgodnie ze sztuką dziennikarską, czyli z daniem każdemu prawa do wypowiedzi, z sprawdzeniem każdej strony, z badaniem każdego źródła, to rzeczywiście była bardzo ciężka praca, dlatego że to się tylko tak pozornie wydaje łatwe.
docieranie do pewnych informacji, do pewnych źródłowych materiałów, no, naprawdę zawsze jest bardzo trudne. A poza tym to jest to, co zawsze mówimy młodym dziennikarzom, że czym innym jest wiedza operacyjna, czym innym procesowa. Możesz wiele rzeczy wiedzieć z różnych źródeł, ale jeżeli nie potrafisz tego udowodnić, to nie możesz tego napisać. To prawda. I my często naprawdę z Krzyśkiem tutaj robiliśmy różne sztuczki, żeby zdobyć, żeby kogoś trochę tak wpędzić trochę w kozi róg, że nie wiem, zaskoczyć jakimś pytaniem, czy zdobyć pewną wiedzę taką, żeby w pewnym momencie rozmowy nagle jak z rękawa strzelić takim argumentem, że ta osoba po prostu nagle robi się czerwona, zaczyna się jąkać i po prostu i my już wiemy. Z samej reakcji widać, że wie. Tak, my już z samej reakcji wiemy, że tak, że rzeczywiście mieliśmy rację, tylko potem to trzeba jeszcze umiejętnie umieć udokumentować, licząc się z możliwym procesem. Długo pracowałaś w prasie? 9 lat. No i za chwilę zapytamy, dlaczego zrezygnowałaś. Przypominam, że z nami w studiu pani Ewa Kosowska-Korniak, dzisiaj bez rozszerzenia dotyczącego Sądu Okręgowego. No i zapytamy o to, jak to się stało, skoro takie duże, znaczące teksty były na koncie. Jak to się stało, że jednak dziennikarstwo poszło w odstawkę i droga powiodła do Sądu Okręgowego? Taką inspiracją było dla mnie spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską, która wtedy była sędzią Sądu Okręgowego w Łodzi, zupełnie nieznaną szerzej osobą, i która kiedyś podczas takiego spotkania opowiedziała mi o tym, że ona w Sądzie Okręgowym prowadzi lekcje prawa, to znaczy lekcje edukacji prawnej dla dzieci, że przychodzą uczniowie, jest zatrudniona pracownica, która tych uczniów oprowadza, jest też taką pomocą dla dziennikarzy. Ja tego słuchałam z takim odkryciem, z taką myślą, że Boże, jak ja chciałabym robić coś podobnego, że ja widzę, że w Sądzie Okręgowym w Opolu jest potrzebna taka osoba, że jest potrzebna taka osoba do takiego bliskiego kontaktu między dziennikarzami a rzecznikiem chociażby, który często jest na sali rozpraw i po prostu nie ma go na co dzień w gabinecie. I jest taka przestrzeń do tego, żeby prowadzić lekcje dla dzieci, a ja się w tym czułam, że to będzie moim powołaniem. I porozmawiałam na ten temat z panem prezesem Sądu Okręgowego, panem Ryszardem Janowskim, wtedy stał na czele sądu. No i on, że tak powiem, zaakceptował mój pomysł z wielką radością. To znaczy powiedział, że on o czymś podobnym myślał, tylko nie miał pomysłu, jak się za to zabrać. I tym sposobem rozpoczęłam pracę w Sądzie Okręgowym. To było 1 października 2005 roku. Nie ukrywam też, że miałam wtedy małe dzieci i taka zmiana pracy była dla mnie bardzo korzystna ze względu na dzieci. Dziennikarze pracują w różnych porach. Tak, tak. Jako dziennikarka zdarzało mi się, że wracałam do domu o 3 nad ranem, w tym takim najgorętszym okresie ratuszowym, mając małe dziecko, więc naprawdę to nie było łatwe. Ale tęsknoty za dziennikarstwem nie było? Wielokrotnie była. To dziennikarstwo to jest tak, ja myślę, że każdy, kto pracował jako dziennikarz, a potem zmienił zawód, przyzna mi rację, że to gdzieś we krwi zostaje. I zostaje taki wielki szacunek dla pracy dziennikarza, duże zrozumienie dla specyfiki tej pracy, ale też zostają takie umiejętności, których nie można zdobyć w żadnym innym zawodzie. Taka łatwość kontaktu, załatwiania rzeczy niemożliwych, docierania tam, gdzie inni nie potrafią dotrzeć, załatwiania spraw, które się wydają naprawdę beznadziejne, a dziennikarz wie, jak zrobić, jak podejść, że warto zapytać, że warto sprawdzić, że warto poszukać, że się da. Ale też taka umiejętność przekazywania trudnych rzeczy w miarę prosty sposób. Bo tak trzeba pisać, tak trzeba o tych sprawach mówić. No i rzecznik sądu, czy ktoś, kto rzecznikowi sądu pomaga, musi te paragrafy przełożyć na jakąś czytelną polszczyznę. Tak, to było... Ja od początku... Taki był mój cel i żeby to robić dobrze, postanowiłam, chociaż to nie była też wtedy łatwa decyzja, bo miałam małe dzieci, postanowiłam, że pójdę na studia prawnicze, na swoje kolejne studia, po to, żeby nauczyć się dobrze tego języka prawnego i prawniczego, żeby umieć jeden przekładać na drugi i żeby mówić z taką dużą łatwością o tematach prawnych. Tak też się stało. Powiem tak, że teraz, kiedy się żegnałam z sędziami, pewna pani sędzia z Wydziału Karnego Odwoławczego powiedziała mi, dziękując mi za te lata współpracy, powiedziała mi, że ona uważa, że ja przełożyłam ich język, język uzasadnień sądowych, język sędziów, na język zrozumiały dla społeczeństwa. Że odkąd ja zaczęłam mówić o tych sprawach sądowych, to ludzie zaczęli rozumieć, dlaczego sądy sądzą tak, a nie inaczej, co ci sędziowie tak naprawdę chcieli w tym wyroku pokazać, osiągnąć, i że ona jest mi za to bardzo wdzięczna. I ja pomyślałam sobie, że rzeczywiście chyba
to mi przyświecało przez te 12 lat, żeby język, który się wydaje taki hermetyczny, taki trudny, żeby był zrozumiały dla ludzi. No i w jakiejś mierze edukowałaś te kolejne pokolenia młodych dziennikarzy, którzy zaczęli do sądu wchodzić. Tak, to też było bardzo takie fajne zajęcie, obserwowanie, jak ci młodzi dziennikarze, którzy przychodzili do mnie naprawdę tacy totalnie nieopierzeni czasami, stawiający pierwsze kroki w zawodzie. Pozdrawiamy redaktora Kacpra Śniegórskiego serdecznie. Pozdrawiamy redaktora Kacpra, tak. To, jak oni zdobywali pierwsze szlify, jak oni się cudownie rozwijali, jak wyrastali na gwiazdy dziennikarstwa. I pan redaktor Kacper Śniegórski jest takim właśnie przykładem. Bardzo dobrym przykładem. Bardzo dobrym przykładem. Ale też redaktor Izabela Żbikowska, redaktor Gazety Wyborczej Dzieje we Wrocławiu, która dziękując mi na pożegnanie nagrała taki krótki filmik, w którym przypomniała mi, że jak przyszła po raz pierwszy do sądu i napisała swój pierwszy tekst sądowy, przyszła do mnie nazajutrz i ja ją bardzo pochwaliłam, pogratulowałam jej tego pierwszego tekstu, ona się ucieszyła. I ja potem nieśmiało zapytałam, czy mogłabym jej przekazać pewne uwagi. Po czym wyjęłam jej tekst, wyjęłam czerwony długopis i pozaznaczałam różne fragmenty, mówiąc, że to jest świetnie, ale można było to napisać inaczej. A to sformułowanie powinno brzmieć tak i tak. I ona powiedziała, że to była najcenniejsza lekcja, jaką dostała, że od tej pory nigdy tych błędów już nie powtórzyła, że po prostu ktoś jej pokazał jasno, jak należy pisać o sądach. Ale też w jaki umiejętny, dydaktycznie sposób najpierw pochwała, a później delikatnie przekazane wszystkie merytoryczne uwagi. Tak to trzeba, tak trzeba. Tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze, że nawet niektórzy wydawcy, czyli ci, którzy są redaktorami w mediach, nie są tak do końca zorientowani, czym się różni podejrzany od podejrzewanego, oskarżony od skazanego i tak dalej, i tak dalej. I bardzo łatwo mogą wsadzić swojego dziennikarza na minę, nawet na poziomie tytułu, prawda? Często tak jest, że chcąc podgrzać ten materiał, mówiąc tak obrazowo, sprawić, żeby był taki mocniejszy, nadają taki tytuł, za który dziennikarz trafiał potem na ławę oskarżonych. To się zdarza, natomiast ja mam przekonanie, że ci dziennikarze, z którymi ja współpracowałam, oni takich błędów nie zrobią. Oni rzeczywiście są fachowcami i ja też na początku swojej pracy nawet napisałam taki skrypt dla dziennikarzy, taki z takimi podstawowymi pojęciami, zwrotami, ale przede wszystkim myślę, że dzięki prezesowi Jarosławowi Benedykowi udało nam się zorganizować coś bardzo wartościowego i coś, co jest w Polsce gdzieś szeroko komentowane i takie unikalne, czyli warsztaty dla dziennikarzy. I o nich porozmawiamy za chwilę. Przed nami trzecia i ostatnia już część rozmowy z Ewą Kosowską-Korniak. Do niedawna w Biurze Prasowym Sądu Okręgowego w Opolu. Ewa, mówiłaś o warsztatach dziennikarskich, jako o takim opolskim hicie, o polskim pomyśle. To wtedy mnie skazaliście. Tak, na takich warsztatach. To był 2010 rok. Pomysł prezesa Jarosława Benedyka. Moje bardzo wydatne wsparcie w realizacji tego pomysłu. Ja przygotowałam scenariusz, akta sądowe. Zapraszałam gości i tak dalej. Więc idea była taka, żeby dziennikarze spotkali się z sędziami i zamienili rolami. Sędziowie mieli za zadanie przygotowanie relacji z procesu. To była i relacja radiowa, i telewizyjna, i relacje takie prasowe. Natomiast rolą dziennikarzy było wcielenie się w oskarżonego, świadka, oskarżyciela posiłkowego, sędziego, prokuratora i dziennikarze po prostu przeprowadzili rozprawę. I dzięki temu jedna i druga grupa zawodowa mogła się przekonać, jak ciężką pracę musi wykonywać na co dzień. Genialny w swojej prostocie pomysł, chciałoby się powiedzieć. Ja mam od razu skojarzenia z tym na przykład sadzaniem architektów na wózki i taka propozycja, żeby jeden dzień poruszali się po mieście na wózku, prawda? I wtedy dostrzegają te wszystkie bariery architektoniczne, a później w związku z tym są bardziej uwrażliwieni na projektowanie odpowiednich rozwiązań. Dokładnie to samo. I tak samo sędziowie na przykład na sali zaczęli się zachowywać tak, jak czasami zachowują się dziennikarze, kiedy im przeszkadzają, czyli podchodzić bardzo blisko, podtykać mikrofon pod nos, coś tam wykrzykiwać, gadać. I wtedy sędziowie, dziennikarze, którzy wcielili się w rolę sędziów, widzieli, jak to bardzo przeszkadza, jak to bardzo dekoncentruje. To było jedno. Po drugie, sędziowie przekonali się, jak bardzo trudno jest napisać relacje, mając tylko ileś tam znaków możliwych tekstu, albo ileś tam sekund dźwięku. I mówią, ale jak? To przecież to tylko wprowadzenie, jeszcze wstępu, nie zabiera już koniec tego? No nie. No tak. No tak. Także rzeczywiście zadanie było bardzo trudne i dla jednej, i dla drugiej strony, ale bardzo potrzebne i bardzo zbliżyło. Od tamtej pory sędziowie zaczęli rozumieć dziennikarzy, a dziennikarze myślę, że zaczęli rozumieć sędziów. A takie warsztaty się jeszcze powtarzały u nas? Czy może ktoś podpatrzył ten opolski pomysł? Nie
nic mi o tym nie wiadomo, natomiast ja ten pomysł opisałam między innymi w takim tekście, który napisałam jeszcze w tym roku w kwartalniku Krajowej Rady Sądownictwa pod tytułem Sąd bliżej ludzi, gdzie opisałam wszystkie działania wizerunkowe Sądu Okręgowego w Opolu na przestrzeni lat prowadzone przez nasz sąd, no, głównie z takim moją wiodącą rolą. I wiem, że ten pomysł się bardzo podoba, że o nim się bardzo często dyskutuje. To się na wszelkiego rodzaju szkoleniach dla sędziów, dla rzeczników prasowych podaje się to jako taki kapitalny przykład. Tylko ktoś musi chcieć coś takiego powtórzyć. No tak, bo czym pieniądze. Się kończy brak działań wizerunkowych, to widzimy teraz. Ludzie sądów nie rozumieją, sądów się boją i w związku z tym są nastawieni krytycznie i włączają się w taką ostrą debatę polityczną na temat zmian w sądach. A jest to bardzo łatwe, bo bardzo łatwo jest posługiwać się takimi populistycznymi argumentami, odwoływać do jakichś takich czasami rażących przykładów, ale od sporadycznych, jednak incydentalnych przykładów. Poza tym każdy, kto kiedykolwiek miał sprawę w sądzie, to albo przegrał, albo wygrał. Bardzo często przegrał, bo 50% osób, które wychodzą z sądu, to są osoby niezadowolone, bo przegrały. A nawet ci, którzy wygrali, bywają niezadowoleni, bo chcieli więcej. Więc naprawdę grunt jest bardzo podatny na takie argumenty i trzeba wielkiego wysiłku i wielkiej edukacji społeczeństwa, żeby ono umiało myśleć i zastanawiało się, co się za tym kryje, co się za tymi demagogicznymi hasłami kryje. Ja przez 12 lat staram się to robić. Mam wrażenie, że tysiące uczniów, które przeszły przez moje lekcje w sądzie, to będą obywatele, którzy wiedzą, na czym polega zasada trójpodziału władzy, na czym polega rola sędziego, na czym polega niezależność sądu, na czym polega trud pracy sędziego, bo im to wszystko tłumaczyłam i pokazywałam na przykładzie. Oni uczestniczyli w rozprawach. Oni po prostu widzieli, jak trudno jest osądzić sprawę. A dodajmy, że sposobem na to niezadowolenie jest mediacja. Niezłym. I to jest coś, czym z tego, co wiem, będziesz chciała się zajmować w tej chwili po odejściu z sądu. Tak, już od kilku lat zajmowałam się promocją mediacji bardzo mocno. Myślę, że już jestem bardzo rozpoznawalna z tym. Zaczęłam się również zajmować mediacjami od kilku lat i również szkoleniami z mediacji, z rozwiązywania konfliktów generalnie, bo to są takie rzeczy, umiejętności, które są nam potrzebne w każdym miejscu, w którym się znajdujemy, i w rodzinie, i w pracy, i w społeczeństwie. I mediacja jest rzeczywiście sposobem na to, żeby sądy odciążyć, to jedno, ale żeby też obywatele mieli poczucie, że oni sami są w stanie wpłynąć na rozwiązanie swojego konfliktu, problemu, swojej sprawy. Żeby chcieli skorzystać z takiej drogi, która jest szybsza, łatwiejsza, przyjazna, z której się wychodzi z pozycji wygrany, a nie na takiej zasadzie, że sąd rozstrzygnął, a ja albo piszę apel, albo akceptuję i jestem coraz bardziej sfrustrowany, że przegrałem. To trochę tak edukacyjnie powiedzmy, w jakich sytuacjach można się odwołać do mediacji? W zasadzie w każdej. Jest tylko bardzo wąska kategoria spraw, w których nie można mediować, o takie sprawy cywilne, jak na przykład uznanie za zmarłego, czy tego typu historie, czy uznanie ojcostwa. Natomiast w każdym sporze rodzinnym, w każdym sporze pracowniczym, gospodarczym, zamiast iść do sądu, albo już po złożeniu pozwu w sądzie, można skorzystać z mediacji, czyli wtedy trafiamy na spotkanie do mediatora, ja jestem mediatorem. Mediator wysłuchuje obu stron, jest po środku, nie angażuje się w ten spór, jest obok tego, co się dzieje, natomiast umożliwia ludziom wzajemne słuchanie siebie, umożliwia im komunikację, prowadzi tę rozmowę według takiej procedury, według takich mechanizmów, uwalniając emocje również, ale w sposób kontrolowany. Trochę jak psychoterapia. Troszkę tak, ale bez wyrażenia emocji, bo tutaj Marku wspominałeś o tym na początku, że czasami te emocje muszą zostać wyrażone, na mediacji również. Dopóki nie wyrazimy emocji, to nie wiemy tak na dobrą sprawę, co stoi za najniższymi stanowiskami, za tym, co jest w pozwie. Bo to, co jest sformułowane, to jest tylko takie stanowisko. Ale zanim się kryją faktyczne potrzeby, faktyczne nasze interesy i pragnienia, i mediator do tego dociera i w ten sposób pomaga ludziom znaleźć rozwiązanie. Dla mnie to jest genialne rozwiązanie. A dużo mamy mediatorów w Opolu? Stałych mediatorów jest, nie wiem, myślę, że gdzieś w okolicach 30. To są mediatorzy wpisani na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Opolu, ale są też mediatorzy tacy przez organizacje społeczne, gdzieś tam wytypowani. Myślę, że mediatorów dobrych mamy. Większy problem jest z tym, żeby ludzie chcieli mediować. Żeby ludzie zrozumieli, że mediacja jest po prostu dobra i opłacalna i jest naprawdę dużo lepszym rozwiązaniem niż stresujący proces. Niż polska tradycja zastaw się, a postaw się.
Tak, oczywiście. No tak, bo proces tak też kosztowny jest, emocjonalnie, często finansowo. No to może, droga koleżanko, powinnaś być dzisiaj nie z nami tutaj, tylko na Wiejskiej w Warszawie. Jako mediator? Jako mediator, bo tam dopiero emocje buzują. Tam jest pole do mediacji. To znaczy mediacja jest możliwa do pewnego etapu konfliktu, bo potem jest, przychodzi taki etap, konflikt ma swoje takie fazy, etapy, powiedzmy 9 etapów. Mediacja jest między 3 a 9 możliwa. To w pani ocenie tam jest jeszcze miejsce na mediację? Jeszcze jest miejsce, jeszcze jest. Najgorzej, jak już pojedziemy taki etap, że po nas choćby zgliszcza, to wtedy nie ma... Po nas choćby potop, jak mówił pewien francuski król. Ewa Kosowska-Korniak była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Loża radiowa.